Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. W dzisiejszym programie chciałbym omówić taki temat związany z planetami, z naszym życiem, to co się dzieje w naszym życiu. Otóż chciałem poruszyć taki temat planet negatywnych, Ketu, Rahu, przede wszystkim Rahu. Jest to planeta czarna, jest to planeta, która wielokrotnie wisi nad daną osobą w jej życiorysie, wisi w związku z tym z układem gwiezdnym, który w danym momencie urodzenia ta osoba miała. I wówczas to się dzieje. Ta osoba podróżuje, czasami jak ma jakiś cel w tym, czasami to jest jej praca, czasami podróżuje dla zwykłej przyjemności. Nie wie dlaczego, lubi to, ma jakąś tendencję do podróżowania, do przebywania poza krajem. A to po prostu, drodzy kochani, wynika z tego, że ta planeta ma silne oddziaływanie planety Rahu lub Ketu, a przede wszystkim Rahu. Dlatego wielokrotnie jest tak, że ktoś wyjeżdża z kraju, ktoś wyjeżdża od rodziny, znajduje się dłuższy okres poza krajem i nie wie, że po prostu ma Rahu, który siedzi mu nad głową. Rahu, który oddziaływuje na cały system astrologiczny, na cały system planet w jego horoskopie. Wielokrotnie może być również tak, że dana osoba podczas podróży może doznać jakiegoś wypadku, jakiejś choroby, może dostać jakiegoś problemu zdrowotnego. Również może to być oddziaływanie właśnie tych planet, czyli Rahu i Ketu, w związku z tym, że ludzie nie mają wiedzy, jak uregulować te planety, jakie ceremonie trzeba spełnić, jakie mantry trzeba stosować, żeby te planety po prostu w swoim życiu uregulować i mieć święty spokój raz na zawsze. Oczywiście istnieją odpowiednie mantry, istnieją odpowiednie ceremonie ku temu, żeby po prostu te planety uregulować. Ja dodam, że dla każdej osoby jest zupełnie inna mantra. Każda osoba jest odpowiednim przypadkiem, innym przypadkiem, także odpowiednie również mantry, są odpowiednie ceremonie, które regulują właśnie te złe planety Ketu, Rahu, by życie danej jednostki przebiegało w całkowitej harmonii w tym świecie materialnym. Dlatego, drodzy kochani, jest bardzo istotne to, żebyście wiedzieli, że nie ma przypadków, że pewne małżeństwa mają problemy, komplikacje, kłótnie i tak dalej, w związku z tym, że jest działanie Ketu Rahu, tych właśnie planet, które nie są sprzyjające nam, wówczas następuje rozwód lub kłótnia w rodzinie. To właśnie, drodzy kochani, jest oddziaływanie tych czarnych planet. Ja dodam, że nie tylko Ketu Rahu oddziaływują negatywnie, a szczególnie Rahu, ale również istnieją dalsze planety, również oddziaływujące na osoby, które żyją w tym świecie materialnym. Sam znam pewną osobę, pewną kołczerkę, która po prostu również ma dalszą planetę spoza systemu, która również źle oddziaływuje swoimi energiami na życie tej osoby. Także to tak po prostu chciałbym to podkreślić, że nie tylko Ketu Rahu, ale również i inne planety spoza systemu również oddziaływują astrologicznie na nasze życie i powodują takie, a nie inne zdarzenia, takie, nie inne sytuacje, które nam się przytrafiają. To, że ktoś ma fortunę w danym momencie, zdobył fortunę, wygrał na loterii, a ktoś inny stracił wielki majątek, to, drodzy kochani, są wszystko oddziaływania astrologiczne, oddziaływanie właśnie tych planet. Ja dodam, że życie wielokrotnie osób jest jakby taka sinusoida, czyli idzie jakby taka fala. Obserwowałem horoskop indyjski, który został zrobiony właśnie przez specjalistę i w moim przypadku na przykład jest jakby taka fala, gdzie są lata, które są więcej sprzyjające do biznesu, jak również do relacji międzyludzkich i rodzinnych, i pewne inne lata są o wiele, wiele gorsze, są jakby taką depresją właśnie jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, jeśli chodzi o biznes, no to właśnie tak to, drodzy kochani, idzie w życiu. Ja podejrzewam, że więcej jak jedna osoba taką sinusoidę właśnie w swoim życiu posiada, że po prostu są lata gorsze, potem są lepsze, potem znowu gorsze i to idzie po prostu w formie takiej fali jakby, takiej sinusoidy. Ja sam to zaobserwowałem, obserwując mój horoskop profesjonalny, który został zrobiony w Indii. Także, drodzy kochani, nie musimy się martwić, jeżeli się coś dzieje negatywnego w naszym życiu.
szukać jakby wyjścia z tej całej sytuacji, czyli po prostu regulować swoje planety, Rahu Ketu. Ja pod swoim YouTube'em zamieszczę kontakt do mnie, jeżeli ktoś chce napisać e-maila, może sobie pisać. I jeszcze raz chciałbym Wam zaproponować odpromiennik Aronit, który jest bardzo zdrowy, polecam dla osób, które mają bóle. W tej chwili już jest do nabycia odpromiennik bardzo skuteczny na działanie pól elektromagnetycznych. Jest możliwy do nabycia, możecie go nabyć na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.